Witam, zagramy dalej w Celtic Tales. Zakończmy turę, po to, żeby nasi bohaterowie mogli się odhaczyć po akcjach wykonanych w tej i żebyśmy mogli zacząć podbój kolejnych prowincji, tak? Dobrze. Tak więc, hej, wojno, wojno! Finn, Deirdre, Oscar, Julian Cole i Malgun. Znowu sześciu. End. Tutaj dalej ten Aaron siedzi. Dalej się nie chce do nas przyłączyć. Nieważne. Atakujemy. Szesnastkę. Kukulain, Miach, Pyl, Sharvan. I możemy wybrać jeszcze kogoś, albo Mananana, albo Aneirina. I chyba ja wezmę sobie Mananana. Tym bardziej, że on ma tą kamienną runę. 2500. Tak? Okej. Okay. Został on tutaj wprawdzie sam jeden, ale to jest nieważne. To pierwszy? Pierwszy zabije kukulę. Tak, już mi się uda pierwszego barda pojechać chyba od razu, tak na dzień dobry. Druida, nie barda. Pomocy! Oni mnie złapali! I strzał! W kogo? Nie w tego. W tego? W tego. A, i za daleko jest. Nie trafimy. Tylko szkoda, bo moglibyśmy załatwić tą druidkę i mistrza. Dobra, no to dajemy naprzód. Wszystkimi. Im się chyba te czary nie udają. Tak mi się wydaje przynajmniej. Albo rzucają takie czary, które nie mają widocznego efektu graficznego. Mogą na przykład pułapki zostawiać, które zaraz wdepniemy. Dobra, boję się, że ten druid też musi podejść. Jak zresztą wszyscy. No i się wyleczyło. No ale to było do przewidzenia. Czemu stanął? Dobra, zamieszało się tutaj. Strasznie. Nie lubię, jak się ta kamera w tej grze automatycznie zmienia. No ale cóż, taka jest konstrukcja gry. Dobra. No niestety stracił runę czwartego poziomu. Jest to coś, z czym będziemy musieli się pogodzić i nastała mgła. Ale ta mgła nie jest taka zła, ponieważ w tym momencie wyeliminowaliśmy tak naprawdę wrogiego druida. Już teraz nie będzie mógł leczyć tych wszystkich bohaterów. Znaczy z drugiej strony nasz druid też nie będzie mógł tego robić. Dlatego pójdzie spać. Co się działo? Ja, napotkać wroga! Nie spać mi tutaj. Dobra, teraz żeby tego nie skopać, to powinien stanąć tutaj. O! Udało się. Oj, kurde, odpoczynek. Odpoczynek jest fajny, jeżeli działa na moją korzyść. Tylko wtedy. Dobra, spróbujemy. Kule lawy. Dostanie? Dostał pięknie. Żeby nikt go nie uderzył teraz. O nie, on usypianie włączył. Ale do tej pory nie wiem, jak to usypianie rzucić, jak z którymi runami. Bo to jeszcze nie jest tak do końca, że pierwsze dwa rzędy run definiują czary. Niektóre czary na przykład da się rzucić tylko pod warunkiem, że są czwartego poziomu. O.
faunę załatwimy. W następnej kolejności. No i poszło spać. I teraz wam gwarantuję, że ona będzie spać już tak po wieczność. Do momentu, aż coś nie spowoduje, że tamtemu gościowi ten czar się skończy. Dobra, jeden się wycofał. Bardzo dobrze. Czy można mnie inne rozkazy? Kto to jest? O, obudził się. To się zdarza. Rzadko, ale zdarza się. Dobra, kolejny się wycofał. Spotkanie z panią druidką. Czy można mnie rozkazy? Nie. I on dojedziemy do końca w takim razie. Powinno się udać. No ale nie, jak się będzie leczyć. Mogłem w sumie dym na nią rzucić, to by mi się wydaje, by działało lepiej. Chociaż to też nie był zły czar. Co on zrobił? Pewnie to jest jedyna ścieżka możliwa, żeby tam przejść. Ale mi się wydaje, że tu jest jeszcze jedna. Dobra. Co oni kurde robią? A w ogóle druid ma taki czar. Part water. Z tym, że nie wiem, czy on nie działa tylko w okresie pokoju. Nie, możemy wyeliminować wodę w tym momencie, tak? Tak, i można teraz przejść przez to pole. No dobrze, mieć te czary zapisane. Tylko co z tego, skoro moi bohaterowie się nie zaplątali w tych drzewach, jak skończeni idioci. Przywalić tam piorunem. Brawo. Fail. Ten czar Part Water, który rzuciłem, oczywiście on nie trwa wiecznie. Niestety. Po pewnym czasie te wody znowu tam zleją. Mam nadzieję, że do tego czasu się uda pokonać. Co? O kurde, przecież tutaj stoi ten dom. Dobra, to jeszcze raz musimy ten czar Part Water rzucić w takim razie. Na to miejsce dokładnie. Yes, no. Szpital. Rzucimy smoka. Nie udało się. Oczywiście mam dla ciebie dobre rozkazy. Atakuj. Brawo. I wojna. Ognista kula lawy. Właśnie to jest takie ciekawe, że druid ma niby, znaczy bard ma niby pod kontrolą żywioł ognia, a żeby dać druidowi jakiś czar ofensywny podpalający, to wymyślili, że będzie ją rzucał kulą lawy, która jest należy do domeny ziemi, jakby nie patrzeć, ponieważ lawa pochodzi z ziemi. Ciekawie pomyślane. No, a druid z kolei ma fireball. Prawdziwy. Który w ogóle wydaje strasznie dziwny dźwięk. Dobra, pojechaliśmy wszystkich. Jak widać, z odpowiednim zestawem bohaterów, wrogowie nie mają tutaj większych szans.
grałem. Kurde, jeszcze nie. Ale powinno się teraz udać. Tylko przywal mu. Poległ ze względu na to, że się paliło pod nim. Oj, pomóżcie mi, zostaliśmy pojmani, pomóżcie nam. Dobra, przede wszystkim przegląd runów. I rekrutacja. Crane. Metal worker, tak? Pracuje w metalu. To znaczy, że pewnie on ma jakieś... Tak, ma tutaj umiejętność crafts, czyli jest lepszy w wyrabianiu przedmiotów po prostu. Dupa. Fek. Świetne imię. Bran. O! Ma runę. To jest chyba runa śmierci. To jest runa życia, a to runa śmierci, no. Dead rune. Trochę tam pamiętam z tego, jak się one nazywają. To jest chyba powietrze, to jest ogień oczywiście. No, a tak poza tym to nie pamiętam. Niebiosa? Gwiazdy? Coś takiego? Nie wiem. Zobaczmy, co on jeszcze ma. Ma tą runę jedną, tak? Dobra, rekrutacja nastąpi. Faun teraz. Kolejną runę ma. Gwydno, wojownik. Olwen, kolejny druid. Ojej, się z tymi runami teraz nieźle porobiło. Zaraz mi się wszystko pomiesza. No, teraz jest kolejna walka, to jeszcze bardziej mi się pomiesza. Ojojojojoj. Pętałem na zduchy. Dobra, jak widać, ta prowincja jest dosyć chamska, jeżeli chodzi o podbój. Uderrych jakiś tutaj jest. Ponieważ... No to jest tak jak Japonia w Chingis Khanie, prawda? Malutka wysepka i... My jesteśmy ściśnięci tutaj. Givniu, to się czyta jakoś chyba Givni jakoś, tak? Z tego co czytałem w instrukcji. Kurde. Ale dobrze poszedł. Udało się. Skąd oni tego Utera Rycha wytrzasnęli? Przecież to jest jakiś mocny koleś. Kliknąłem na tego gościa, ale nie zaliczyło. I później kliknąłem niechcący tam. I Angus Og stoi na samym końcu, czyli będziemy musieli pokonać wszystkich, żeby się dostać, tak? Tak więc czeka nas kolejna długa bitwa. Nie ma co. Dobra, jeden wróg już pokonany. Ten Uderrych tutaj stanowi dosyć poważne zagrożenie, należy go jak najszybciej załatwić. I nie będziemy z nim stać pojedynków, bo to się źle skończy. Dobra. Dlaczego to musiało nie wyjść? No i padł. Natomiast nasz druid, no cóż, to nie było chyba zbyt mądre posunięcie, żeby go wystawić w ten sposób. Ale nic się jeszcze nie stało. Pod warunkiem, żeby mógł go wyleczyć odpowiednio szybko. Tak? Dobrze. No cóż, leczenie to nie było zbyt silne, ale... spełniło swoją rolę. Tym bardziej, że Dante poszedł spać. Co mogę zrobić? Mogę wyleczyć kogoś. No i to było ostatnie leczenie w tej walce. Wykonane przez tego druida. Ale nic tu nie szkodzi, bo mamy jeszcze drugiego. Mieliśmy. Pięknie.
Duchy cały czas męczą jego żołnierzy, co w sensie tylko żołnierzy. Bohater pozostaje w większości niewzruszony przez te duchy. Aczkolwiek, no nie powiem, ci żołnierze dają dość dużo. Tak więc to nie jest tak, że bohater jest jakiś tutaj najważniejszy, bo bez tych żołnierzy po prostu jego siły zaczynają bardzo szybko spadać. Gdyż po prostu ci żołnierze przejmują jakby na siebie część tych obrażeń. Co jest zresztą logiczne. Dobra, myślę, że można zacząć atakować Angusa po raz kolejny. Jest. Nie masz zasięgu, niestety. Podejdźmy. Jeszcze. Niestety też tu kiepsko się idzie w tej grze. Chyba, że po równym terenie. Wtedy trochę lepiej. Jest. Duchy zniknęły. Same z ciebie. Aj, piorun. A piorun w deszczu to jest śmiercionośna broń. Nic tu nie szkodzi. No, śpi dalej. W ogóle ty też możesz pójść spać. No. Koniec. Świetnie. To była ich ostatnia prowincja. Na to wygląda. Zakończmy. Conclude. Nawet sam oferuje nam swoją pomoc. Wydaje mi się, że będziesz potrzebował jakiejkolwiek tylko pomocy będziesz w stanie uzyskać, aby pokonać Balora. Recruit. Givniu, to jest wojownik. Recruit. Luchta. Cieśla. Wygląda trochę jak cieśla, prawda? Przypomina. Recruit. Badm. Recruit. Morgaus. Recruit. Uderych. Recruit. Zyskałem wszystkich. To było bardzo dobre zwycięstwa. Obydwa były bardzo dobre. Co powoli się przynajmniej otwiera ścieżka na północ, pomimo tego, że tutaj mamy jeszcze dość dużo prowincji niepodbitych. Ale za nie też się wkrótce weźmiemy. Jednak już nie w tym filmie. Do następnego.